Czy powinniśmy w sposób szczegółowy regulować kwestie poufności informacji i tajemnicy przedsiębiorstwa? Jak najbardziej. Jeżeli podpisujemy, zawieramy umowę z naszymi kontrahentami, jedna i druga strona przekazuje z drugiej stronie informacje związane zarówno z prowadzeniem danego projektu, danego zlecenia, bądź w szerszym zakresie związanym z prowadzeniem całego biznesu, czy to działalności, czy jakiejś instytucji. W zależności od tego, czego dotyczy nasza współpraca, również w takim stopniu powinniśmy regulować te kwestie. Jeżeli związane są one z własnością intelektualną, głównie związane z wynikami prac badawczo-rozwojowych, powinniśmy w sposób szczególny przyłożyć do tego uwagę i w sposób jednoznaczny zabezpieczyć przepływ informacji pomiędzy naszymi podmiotami. W pierwszej kolejności powinniśmy wprowadzić kary umowne za naruszenie tego zakazu, a także całą procedurę przekazywania oraz niszczenia dokumentacji po ustaniu współpracy.